W oknie Alpha Cam jest pokazany teraz widok rury, której obróbkę za chwilę przygotuję. Obróbka będzie przygotowana na bazie geometrii 2D, więc wchodzę w widok toczenie dwuosiowe i mamy tutaj po pierwsze geometrię części obrabianej oraz geometrię półfabrykatu. Przystępuję do przygotowania obróbki. W pierwszej kolejności ustawiam pozycję wymiany narzędzia oraz pierwsze narzędzie do obróbki planowania. Będzie to narzędzie numer 1, ograniczenie obrotów wrzeciona do 1000. Wybieram metodę obróbka od czoła. Wskazuję materiał przygotówki, wskazuję geometrię detalu, wprowadzam odpowiednie parametry, określam rodzaj dojazdu i pierwsza operacja jest już wygenerowana. W zakładce operacji jest pokazana. Może zaprezentuję w ten sposób, gdzie linią przerywaną jest pokazywany przejazd szybki, natomiast linią ciągłą posuw roboczy. W ten sposób mogę zaprezentować, jaki naddatek jeszcze pozostał, jaka jest geometria, materiał części. Wykonam tym samym narzędziem jeszcze sfazowanie obróbką wykańczającą. Punkt startowy obróbki pierwszy, to jest punkt końcowy obróbki. Z naddatkiem zerowym, parametry pracy i dojazd oraz odjazd styczny. Pomiędzy obróbką planowania i tą kolejną ścieżką zostanie wykonany odjazd na pozycję bezpieczną Z10. To jest to wycofanie. I jeszcze raz zaprezentuję pracę narzędzia i podgląd naddatków. Tym samym narzędziem wykonam obróbkę tego podcięcia. Zastosuję do tego obróbkę podcięć. Punkt startowy obróbki oraz punkt końcowy obróbki określam. Zrobię to już z naddatkiem zerowym. Głębokość skrawania będzie 1. OK. Parametry pracy. I zrobię tutaj odstęp promieniowy. To znaczy przejazd pomiędzy poprzednią operacją a kolejną odbędzie się 10 mm powyżej średnicy detalu. Tutaj mogę pokazać, Alpha Cam uwzględnia kąt płytki i oczywiście pozostał materiał nieobrobiony. Zmienię narzędzie na narzędzie następujące. Ono jest w stanie tutaj dobrze obrobić. Będzie to narzędzie numer 2. Wycofanie poprzedniego narzędzia do pozycji wymiany narzędzia w taki sposób i wybiorę obróbkę wykańczającą. Punkt startowy będzie w tym miejscu, punkt końcowy w tym punkcie. Wykonuję obróbkę z naddatkiem 1 mm. Będzie to takie przejście zgrubne. Dojazd prostopadły, wyjazd styczny. To jest pierwsza wygenerowana ścieżka. Oczywiście tutaj pozostanie jeszcze naddatek. I teraz skorzystam z opcji skopiowania operacji. W ten sposób ta ścieżka jest powielona. W drugiej operacji zmieniam naddatek na 0 i w ten sposób uzyskałem dwie ścieżki. Jak pokażę wszystkie operacje, to teraz mamy już obróbkę gotową z naddatkiem zerowym. Teraz przejdę do wykonania toczenia wewnętrznego. Wybiorę narzędzie.
narzędzie numer 3, odejście do pozycji wymiany narzędzia i wybieram metodę obróbki, obróbka zgrubna. Przejścia będą wzdłuż średnicy. Wskazuję na przygotówkę i punkt rozpoczęcia obróbki oraz punkt zakończenia obróbki. To jest następująca geometria granatowa. Wprowadzam naddatki na czole, na średnicy, głębokość skrawania. OK, parametry. I jeszcze potwierdzam obszar, który będzie objęty obróbką zgrubną. Dojazd wykonam najpierw po osi Z, później po osi X. Natomiast jeszcze może z opcją użyj pozycji bezpieczny Z15. To spowoduje, że narzędzie przejeżdża najpierw na wartość Z15, następnie obniża się w osi X i dochodzi do części. Następnie wykonam może obróbkę tego rowka. Wybiorę kolejne narzędzie. Narzędzie numer 4. Funkcja nacinanie rowków. I zaznaczam kontur rowka, czyli geometrię następującą. Wykonam tutaj jedno przejście zgrubne. Będzie naddatek po obróbce zgrubnej 1/10. Głębokość przejścia, jedno przejście pełne w tej obróbce zgrubnej. Określenie dojazdu i obróbka rowka została wygenerowana. Może tę obróbkę zaprezentuję w trybie krok po kroku. Czy mamy obróbkę zgrubną, toczenie wewnętrzne. I jedno nacięcie zgrubne. I obróbka wykańczająca. Następnie wykonam obróbkę wykańczającą, tak aby zdjąć ten pozostały naddatek. Wybiorę narzędzie. Narzędzie numer 5, odejście do pozycji wymiany narzędzia i obróbka wykańczająca, która rozpocznie się w tym punkcie do tego punktu oraz kolejny kontur stąd do końca tego zaokrąglenia. Będzie to wykonane z naddatkiem 0, a pomiędzy tymi dwoma sekcjami zostanie wygenerowany ruch szybki, ponieważ ten materiał jest już obrobiony. Dojazd prostopadły, wyjazd wykonamy styczny. Może wykonam zmianę tego wyjazdu, skorzystam z funkcji wejście-wyjście narzędzia. Dojazd będzie bez zmian, natomiast wyjście zmienię na wyjście liniowe i w ten sposób ręcznie przeedytuję tę obróbkę. I wycofam teraz narzędzie do punktu wymiany narzędzia.
Obróbka toczenia jest już w całości przygotowana. Oprócz nacinania gwintu. W tym celu wybieram narzędzie do gwintu. Jest to gwint prostokątny. Wybieram płytkę, zatwierdzam numer narzędzia, na przykład 6. I wybieram funkcję nacinanie gwintu. Wskazuję geometrię gwintu, geometrię, wzdłuż której będzie nacinany gwint. Wskazuję dowolny gwint z biblioteki i wprowadzam parametry, które są dla mnie istotne. W tym przypadku jest to gwint 170, kąt będzie 90 i głębokość promieniowa 2,5 mm, skok 8 mm. Ilość przejść gwintujących na przykład 5, jedno przejście dogładzające, wejście i wyjście zrobimy poziomo. W konfiguracji ustawiam, że jest to gwint prawy, przejścia gwintujące o stałej głębokości. Przejścia gwintujące zostały wygenerowane. W całości widzimy też tutaj ten gwint, że on jest nacięty. Wykonuję wycofanie narzędzia. W tym momencie cały projekt jest gotowy, jeżeli chodzi o operację toczenia. Zapiszę ten plik i przeprowadzę symulację. Symulacja nie wykazała żadnych błędów. Można teraz zapisać program na maszynę. Ja wykonam po prostu podgląd programu. Na początku programu mamy informacje o czasie obróbki oraz skróconą listę narzędzi, które należy przygotować.